Tutaj mamy rozdzielacz o sterowaniu pośrednim elektromagnetycznym. Mamy tutaj dwie cewki. W środku są suwaczki. Z tej strony rozdzielacz ma połączenie pompa i zbiornik. T to zbiornik. Plus B to jest na siłownik i A na druga strona siłownika. T pompa, T przepraszam, zbiornik, P pompa, B jedna strona silnika, A druga strona silnika. Elektromagnesy, które tutaj są, poprzez sterowanie joysticka dostają prąd. Prąd przepływa przez cewki. Przepływanie prądu powoduje powstanie pola magnetycznego, które po prostu wciąga ten suwak. Część elektrozaworów tego typu ma sterowanie natężeniem pola magnetycznego, jest to sterowanie amperami, czyli jeżeli jest większe pole, to ten suwak się przesuwa bardziej bądź mniej, przez co można precyzyjnie sterować urządzeniem.